Cześć, witam Was w kolejnym naszym wideo poradniku. Rodziny, kontynuujemy zabawę ze stopami fundamentowymi. Tym razem mówimy sobie, jak stworzyć stopę fundamentową schodkową. W moim przykładzie będą to trzy schodki. Troszkę sobie utrudnimy, bo sobie skojarzymy parametr dotyczący materiału. Dodatkowo Obwarunkujemy sobie konkretne dalsze wymiary w zależności od tego, co wprowadzone na samym początku. Więc jak widzicie, tutaj te wymiary będą się nam zmieniać w zależności od tego, co wprowadzę w podstawie. tak Te wymiary nam się tutaj zmieniają, więc od tego coś takiego sobie zaczniemy, jak to stworzyć. W związku z czym ja już pozwolę sobie tutaj przyłączyć widok na kafelkowy, zamknę wszystko, co tu mam. Plik nowy, rodzina. Nie skorzystam z fundament konstrukcyjny metryczny model ogólny metryczny i ustawię odpowiednią kategorię od na samym początku czyli będą to fundamenty konstrukcyjne a zachowanie materiału ma być zgodne z betonem ponieważ będzie to betonowa stopa fundamentowa schodkowa OK. Jesteśmy na naszym poziomie odniesienia. Pamiętamy z poprzedniej naszej stopy fundamentowej że Będziemy wstawiać na poziomie posadowienia tej stopy, no i zaczniemy od wstawienia płaszczy z odniesienia, czyli skrót z klawiatury przypominam RP Robert Piotr. No i skoro będą trzy schodki, no to będziemy mieli podstawę jako schodek, nazwijmy to roboczo numer 1, później będzie schodek numer 2, który też musimy sobie w jakiś sposób ograniczyć. No i będzie też schodek numer. 3. Będziemy się starać coś w każdym filmiku takiego dodatkowego do tych rodzin dokładać, troszkę utrudniać może, żeby te nasze rodziny były bardziej jeszcze parametryczne, bardziej troszkę wydające się skomplikowane, ale tak, żeby nam to ułatwiało z nimi pracę. No więc stworzyliśmy sobie kilka tych płaszczyzn odniesienia. No i teraz co? Musimy przejść do utworzenia wyciągania. I tym razem posłużymy się narzędziem wskaż linię i wybierzemy opcję zablokuj. Dzięki temu unikniemy sobie wskazywania tego narzędzia AL, wyrównaj i kłutkowania. Bo zauważcie, że w tym momencie, kiedy kliknę, od razu linia cała jest zakutkowana. Oczywiście jeszcze muszę się teraz posłużyć narzędziem trim. Przypnij tutaj w tym miejscu skrót z klawiatury TR Tomasz Robert. Wybieramy, docinamy nasze narożniki, ustawmy sobie koniec wyciągania na 250 i teraz od razu przy tworzeniu jeszcze skojarzymy sobie parametr materiał konstrukcyjny dla naszego materiału, tutaj damy sobie OK, on się nam wyszarzył. W edycji typu będziemy mogli ustawiać ten materiał, dzięki czemu będziemy mogli go edytować już później bezpośrednio w projekcie, nie wchodząc do pliku rodziny. Więc zatwierdzam pierwsze wyciągnięcie, eee, wybierając teraz z klawiatury utwórz podobne, ponieważ też będę chciał tworzyć wyciągnięcie CS, Celina Sebastian i ponownie wybiorę narzędzie wskaż linię, wskażę tym razem linie ograniczające schodek numer 2, narzędzie Trim ponownie, TR z klawiatury, docinamy nasze narożniki i ustawimy sobie. Koniec wyciągania na 500, a początek wyciągania na 250. Tak, żeby później tego w 3D nie musieć przesuwać, bo by się nam pojawiło wszystko w jednym miejscu, tylko od razu już to będzie w jakiś sposób rozsunięte. Podobny manewr z materiałem konstrukcyjnym. Zatwierdzamy. OK. No i jeszcze raz, czyli CS. Wskaż linie. Pamiętamy, żeby była opcja zablokuj. No i schodek numer 3 tym razem. TR. Trimujemy sobie nasze krawędzie, docinamy, ciach, pamiętamy o e, materiał konstrukcyjny i teraz zatwierdzamy, mamy te nasze trzy wyciągnięcia, kuknijmy co się dzieje w widoku 3D. Jak widzicie przy tym ostatnim nie ustawiałem początku i końca, żeby Wam zobrazować jak to by wyglądało jeśli mielibyśmy trzy kostki wszystkie wewnątrz siebie. Więc tym razem możemy jeszcze to łatwo i szybko zaznaczyć. Ustawmy gdzieś koniec wyciągania 750, początek na 500. Więc w ten sposób wyglądają te nasze bryłki. Poziom szczegółowości wysoki, spójne kolory. Więc mamy to w ten sposób. No i teraz co? Musimy troszkę to sparametryzować. Dodatkowo jeszcze stworzyć płaszczyznę odniesienia, jeśli chodzi o nasze wysokości. Więc elewacja, lewa. No, i teraz płaszczyzny odniesienia, które będą oznaczać poszczególne, odnosić się do poszczególnych wysokości danych schodków. Więc tworzę trzy płaszczyzny odniesienia. Zaczynam od schodka najwyższego, przypinam, kutkuję. Oj, tylko teraz stworzyłem przez przypadek wymiar. Zatwierdziłem linię wymiarową, a chciałem zapiąć kutkę. Teraz mi się to udało. To samo na dole. I to z tą operację powtarzamy dla kolejnego schodka i ostatni. Czak. Sprawdźmy teraz tylko, co się będzie działo, gdy przesuniemy linię. Działa, jest OK. Zmienię sobie również tutaj spójne kolory, więc mamy nasze schodki co dalej jak już jesteśmy w tym widoku to sparametryzujmy sobie rzeczy dotyczące wysokości, aby przejść do narzędzia wymiarowania e, możemy przejść do zakładki opisz, wystawiać wymiar wyrównany lub skrót, użyć skrótu z klawiatury DI Danuta Irena no i wymiarujemy pierwszy schodek jego wysokość, drugi i trzeci Następnie pamiętamy, że aby wstawić parametr, należy wybrać wymiar. Utwórz parametr i to będzie: Ja sobie dam tak s3, podkreśnik, wysokość. I kolejny wymiar s, tylko duże, podkreśnik, wysokość. S, jedyneczka, wysokość. No i w ten sposób będziemy mogli sterować naszymi parametrami wysokości, żeby każdy teraz schodek był innej wysokości. Ale docelowo my pokażemy sobie, jak uzależnić pozostałe wysokości, czyli schodka drugiego i trzeciego, od wysokości schodka pierwszego. Ale to zrobimy troszkę później. Więc wróćmy na nasz poziom odniesienia. I na naszym poziomie odniesienia wymiarujmy na samym początku. Poszczególne szerokości, tak aby ustawić im symetrię względem osi tak zwanych centrujących, czyli ustawiamy sobie wszędzie, żeby było EQ. No i to samo zrobimy dla poszczególnych długości. Najpierw zwymiaruję, złapię. Ustawmy EQ. Dobrze. Więc teraz przejdźmy do stworzenia parametru odpowiedzialnego za szerokość schodka pierwszego, schodka drugiego i trzeciego. Zaraz to parametryzujemy. Od razu długość. Oj hop, w ten sposób teraz zaznaczając wymiar tworzymy sobie S1 szerokość dalej S2 szerokość, żeby nie pisać tego od nowa, skopiuję ctrl C, ok i teraz zmienimy sobie tylko tutaj na trójeczkę ciach Teraz długością podziałamy, czyli to będzie S1 długość. Skopiujemy. I zmienimy na dwójkę. I na trójkę. No, więc mamy już parametry odpowiedzialne za sterowanie poszczególnego. Poszczególnymi wartościami, na próbę działa, jest OK. W związku z czym przejdźmy teraz do edycji typu rodzin. I tak stwórzmy nowy typ rodziny, niech to będzie S schodkowa 1. I teraz jak widzicie materiał konstrukcyjny ustawmy tutaj na. Beton, pamiętamy narzędzia główne, materiały, beton, niech to będzie c 30 na 37 Zastosuj OK. Oj, ciach. Jest nasz beton. I teraz co? Teraz chcielibyśmy, aby S1 długość, wpisując tą daną, zmieniały nam się pozostałe schodki. Jakoś to sobie uzależnimy. Na przykład chciałbym, żeby Szerokość stopnia drugiego to było zawsze 80% z długości stopnia pierwszego. No i teraz możemy to za pomocą tutaj wzorów, w który możemy wpisywać również komendy, warunki logiczne, przepraszam. Działają tutaj wszystkie operacje matematyczne, więc będziemy przy kolejnych projektach rodzin z tym też troszkę sobie kombinować. No i teraz co? S1 długość, skopiuję. Rewid jest bardzo czuły na długość, na wysokość znaków, przepraszam, na sieci i tak dalej, więc musimy o tym pamiętać przy wzorach. No i teraz mamy S2 długość, to się równa, na przykład od razu wpiszę 0, 8, 0, 8, dam spację dla przejrzystości wzoru razy S1 długość. Skopiuję sobie to wyrażenie i wstawię to do S3 długość, zmieniając tylko tutaj na S2. Ok, sprawdźmy teraz, co dzieje się z tymi wartościami, wpisując tutaj zmienną. Jak widzimy, te wartości nam się przeliczają. Tak? W związku z czym na chwilę zostawię 1500. Oczywiście, żeby wiedzieć, w jakich jednostkach się poruszamy, na samym początku klikamy UN. To już znamy z naszych innych filmów. I ustawiamy sobie jednostki. To są milimetry dla jasności. No i teraz co? Eee, wybieramy kolejną rzecz związaną tym razem z szerokością. Czyli S1 szerokość, Ctrl C do dwójki. I tym razem niech to też będzie 0. Kropeczka 75. Spacja razy spacja. Tak jak mówiłem, te spacje tutaj nam nie wpływają na Matematykę, wszystko jest OK. Tylko tutaj zmienimy sobie na dwójeczkę. No i z wysokością postąpimy podobnie. Czyli też niech to będzie nawet te 0.6. Spacja razy ciach. Skopiujemy. Kleimy tutaj dwójkę. No i przetestujmy tylko, czy wszystko nam działa. Wymiary się nam tutaj zmieniły. Sprawdźmy wysokość jeszcze jedynki. Tak, wszystko się nam tu przelicza. Zastosuj. OK. Jak widzimy w widoku 3D, stworzyła nam się taka oto stopa fundamentowa, schodkowa, którą możemy wczytywać do naszego projektu. Więc jeśli chcielibyście jakieś inne przykłady rodzin w Rewicie, dajcie znać w komentarzu. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. To na pewno nas zachęca do tworzenia większej ilości tego typu filmików. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym wideo poradniku.